Tego się nikt nie spodziewał. Wisła, najdłuższa i najstarsza rzeka w kraju, wysycha i już niedługo może zniknąć z mapy stolicy, a nawet całego kraju, alarmują ekolodzy. Od wczoraj grupa bohaterskich ochotników dzień i noc walczy o każdy milimetr ubywającej z godziny na godzinę rzeki. Kim są ci śmiałkowie? Ja z Mokotowa jestem. Czy czuję się bohaterem? Nie, absolutnie. Na moim miejscu każdy by tak zrobił. Czy był strach? Na początku tak. Ale to jest chwila. To jest moment. Bierzesz szklankę, miskę, cokolwiek, co masz pod ręką i idziesz pomagać. Ludzkości. W odruchu solidarności wobec rzeki znikają wszelkie podziały. To kibic piłki nożnej z Warszawy. Ja tam nigdy za Wisłą nie byłem. Ale jak mi chłopaki powiedzieli, że ten tu się z Krakowa chcą nam całą rzekę wybrać z miasta, to od razu z miską przybiegłem. Takiego wała, panowie, takiego wała. Znaczy się zbudujemy i zatrzymamy Wisełkę w mieście. O przyczyny wysychania Wisły zapytaliśmy eksperta z Wydziału Melioracji do spraw irygacji. Ale taki karp na siekierkach złowiony. Upływ czasu jest swoistym okresem, który wpływa na Wisłę. Ale Wisła i okres to dwa różne czasy, prawda? No właśnie, przygotowałem tutaj dla pana oświadczenie, bo wiedziałem, że pan przyjdzie. Więc przeczytam ów tekst. Wisła wysycha wskutek procentowo znaczącej utraty zawartości wodnej w akwenie, co z kolei implikuje szereg nieprzyjemnych konsekwencji. A. Obniżenie poziomu rzeki. B. Znaczącą entropię międzybrzegową. To entropia, trudne słowo. Rozumie pan? C. Protesty rybaków, którzy tracą miejsca pracy. Poza tym rodzą się pytania o sens budowania kolejnych mostów w mieście bez rzeki. No. Może i nie ma sensu budować mostów, lecz na braku rzeki interes zwietrzył ktoś inny. Podobno opuszczony przez Wisłę teren jest już sprzedany kupcom ze zburzonego stadionu dziesięciolecia. Zapytaliśmy o to doktora Paliwodę. Jednak tym razem urzędnik nabrał wody w usta. Cezary Odrzański, WeRTV.